Okej, okay. Dzień drugi, zaczynamy. Wtorek, godzina 7:53 w tym momencie. Wstałem, ogarnąłem się jakieś 15-20 minut temu. Lecimy od godziny 8. O Jezu, co to na głowę jest? Lecimy ze spotkaniami. Spotkania do godziny jakoś 10:30, 10:40. Potem idziemy z Natalią i z Maćkiem do centrum, więc tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek będzie już ciekawszy troszkę, bo będzie po prostu pokazane więcej Barcelony. Zobaczymy, no Sagradę Familię to na pewno. Zobaczymy, co nam się tam uda jeszcze dzisiaj zobaczyć. Dobra, ja lecę na spotkania i widzimy się później. Dobra, jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Jeszcze dwa przede mną, można lecieć na miasto dalej. Idę do sklepu, więc zaraz wam pokażę, jak wygląda w sklepie, co tutaj jest i czy jakoś bardzo się to różni od naszych polskich produktów, bo pewnie nie wszyscy mieli okazję być w Hiszpanii i zobaczyć. No, więc sekunda i zaraz się widzimy ze sklepu. Okej, tutaj są kawy. To taki mniejszy sklepik. Jakieś tam płyny, wiadomo. Mleka, nie mleka, płatki, kole. Oni wszystko, w ogóle wszystkie piwa, nie ma tak jak w Polsce. Mają w małych puszkach po 330. No i taka woda na przykład, no, zwykła woda, 45 centów kosztuje. Duży baniak 8-litrowy, tutaj cena 1,84, 5-litrowy 0,69. Zależy też, wiadomo, od butelki, ale ceny są w miarę. Okay. Jakieś gotowe jedzonka. Ja właśnie szukam czegoś na śniadanie, więc zaraz zobaczymy, co tutaj kupimy. Jak coś ciekawego znajdę, to jeszcze wam pokażę. Okej, zakupy zrobione. Szkoda, że się nie da odwrócić kamery. Bym wam pokazał. Zresztą to zrobimy tak. Zrobimy tak. O, taki serek i salami. Zwykłe, najzwyklejsze. Do tego, proszę bardzo, chleb tłustowy. Już wam pokazuję. Też najzwyklejszy chleb tostowy. Taki o. Do tego ta woda, co wam pokazywałem wcześniej. No i sobie kupiłem sumo, czyli soczek. Taki o. Zobaczymy, jak to w smaku wyjdzie. Za całość zapłaciłem, już wam mówię, za całość zapłaciłem jakoś 5 euro. Coś koło tego. Więc cena, myślę, okej. Okay. Jakby nie mam zastrzeżeń. A tak wygląda moja dzielnica, w której mieszkam. Palm niestety tu nie ma. Ogólnie jesteśmy w Badalonie. To jest jakby jedna z dalszych dzielnic Barcelony. Ogólnie to wam mogę od razu opowiedzieć, co wy będziecie oglądać. Badalona nie należy do dzielnic Barcelony, ale jest tak dobrze skomunikowane z Barceloną, zresztą jak wszystkie tutaj te dalsze dzielnice, jakieś małe miasteczka, że cały dystrykt Barcelony jest bardzo duży, bo to wam powiem ciekawostkę, sama Barcelona ma od 10-11 jakoś dzielnic i nie jest wbrew pozorom dużym miastem, ale wszystkie małe miasteczka, które są tutaj dookoła, są skomunikowane metrem, więc jak są skomunikowane metrem, to po prostu podłączone są pod ten dystrykt Barcelona i stąd mamy 15 minut metrem do centrum, więc się nie ma co przyjmować. Dobra, lecimy na drugie i na trzecie spotkanie i się widzimy później, chyba już z centrum, tak mi się wydaje, zobaczymy, albo z metra, o, najpierw z metra.
sobie radę familii, no metra jak metra, nic ciekawego tutaj za bardzo nie ma. Zwykły metro, tak jak w Warszawie. Lecimy do Sagrady Familii, więc za chwilę już zobaczycie Łukiewego. Pięknej katedry, siemanko. Wam pokażę, jak wygląda linia metra. Spod Sagrady Familii. Cyk. Na Instagramie możecie zobaczyć wszystko wcześniej, niektóre rzeczy. Ale widok jest niesamowity, nie? No niesamowity. Ja pierdzielę. Wielkie. Szok, nie? Naprawdę szok. Zaraz wam to pokażę jeszcze. Nagram chwilę, jak to po prostu wygląda. Szok, kurwa. Miałem nie przeklinać, ale... Babcia nie będzie ze mnie dumna, niestety. Raz można. Taki widok wynagradza. Polski żywiec. Hop. Polski sklep. Co mi się najbardziej podoba w tych wszystkich miastach, to że są te wszystkie... Mi się to podoba, że są te wszystkie takie sklepiki na rogach i... Mega to jest. W Polsce tego nie ma. Nie ma czegoś takiego. Że o, macie supermarket i taki sklepik. Kurde, no nie ma w Polsce takich rzeczy. Niestety. Jakieś knajpy, jakieś lodziarnie. Ogólnie powiem wam jeszcze jedną rzecz. Kupiłem bilet na metro i ogólnie na komunikację miejską. Na 10 przejazdów to jest tak, że wkładasz bilecik, tak jak u nas w metrze, jak w Warszawie. Przechodzisz, to jest skanowane, czy w autobusie i masz godzinę 15 na przesiadki, na jeżdżenie po prostu i 10 takich przejazdów po godzinę 15 można zrobić, przesiadając się ile chcemy. Więc fajna sprawa. I coś takiego kosztuje 11 euro, czyli gdzieś około 50 zł. Jakoś tak. No, a my idziemy dalej, jeszcze 20 minutek na plażę. Jeszcze raz look na Sagradę Familię. Z innej strony. Coś pięknego. Idziemy na plażę, jesteśmy przy głównej ulicy. Tutaj wszędzie palmy. Cudownie. Pogoda dzisiaj nie dopisuje, bo... Pada trochę deszczyk, ale i tak jest ciepło. Tutaj boisko. No, tam stacja. Tam jest dworzec autobusowy. Z tego, co mi się wydaje. Tak, tam dworzec autobusowy jest. No, a my sobie właśnie spod Sagrady Familii idziemy. Idziemy taką teraz główną ulicą. Na plażę. Witamy już przy samej plaży. Tutaj takie duże rondo, a bardziej bym powiedział skrzyżowanie. Na środku fontanny. Jeden budynek, drugi budynek. No i palmy, palmy też to, patrzcie na to. Patrzcie na tą palmę. To jest... Nie, może tylko mi się to tak podoba, ale... Mój vlog, ja się mogę z tego cieszyć. Patrz. Tam też cała alejka palm. Szok. Cudownie tu jest. Naprawdę cudownie. I co wam mogę ciekawego powiedzieć, to w ogóle to miasto jest wszędzie takie samo. Jakby każda uliczka w centrum wygląda tak samo. Każde skrzyżowanie wygląda bardzo podobnie.
jak nie wie się, gdzie się idzie, to można się spokojnie zgubić, bo wszystko jest bardzo, bardzo podobne do siebie. No, więc zaraz będziemy na plaży, to wam też pokażę, jak to wygląda. I jeszcze raz ujęcie na fontannę i na to skrzyżowanie tutaj z palmami. Sztos. Dotarliśmy na pierwszą plażę, co wam pokazywałem. Chyba ta najbardziej popularna tutaj. Ze względu na tamten oto, gdzie on jest. Tam, o, ten budynek. Pogoda nie dopisuje, ale idziemy się zaraz kąpać. Może na pewno będzie ciepłe. Tutaj oto taki widoczek na marinę. Tutaj taka alejka, którą idziemy właśnie na kolejną plażę. Z boku palmy. I ogólnie sobie oglądajcie, a ja wam powiem jedną ciekawostkę. Wszystkie plaże w Barcelonie, które tutaj mamy, to są plaże sztuczne. Żadna plaża nie jest tutaj naturalna. Wszystkie są stworzone przez człowieka. No, z tego względu, ze względu na turystykę, no bo takie miasto nie może sobie pozwolić na brak plaż. To jest raczej oczywiste. No. Widzicie takie tutaj palmy. Tu jakieś restauracje. Na naszym stadium, co nie mamy? No. No. Okej. Okay. Właśnie kąpaliśmy się w morzu na plaży Marbella. Plaża została nam polecona jako jedna z lepszych plaż. I na co trafiliśmy na samym początku, wchodząc na plażę? Trafiliśmy, że jest to plaża nudystów, więc wszyscy tutaj poza nami na golasa tak naprawdę latali. Ale jakby to tam luz. Po prostu się zdziwiliśmy, nie? Bo przyszliśmy na plażę się wykąpać. Chcieliśmy przyjść na plażę się wykąpać, po prostu i zostaliśmy zaskoczeni, że trafiliśmy na plażę nudystów. Ale sytuacja, która stała się później, to przychodzi wszystko. Nie wiem, nie chcę za bardzo o tym nawet opowiadać, bo to lekka przesada. Ale był chłop, który przyjechał sobie na rowerze w różowym stroju i stanął sobie pomiędzy dwiema parami i patrząc się raz w lewo, raz w prawo. Chyba wiecie, co robił. Możecie sobie wyobrażać. Nie, no to jest w ogóle szok. Szok, co tu się stało, nie? Dzięki za polecenie spokojnej plaży. Nie, to za dużo, powiem wam. Miałem wam opowiadać i pokazywać, jak to wygląda naprawdę, to wam mówię. Plaża Marbella, ja bym odradzał.
Ja bym odradzał, ewidentnie. Na pewno są inne, ciekawsze plaże bez takich przygód, nie? Ale takie przygody chociaż tworzą vloga, więc trzymajcie tą historię. Co mogę dodać na koniec? Woda była ciepła i dno kamieniste. Więc buty do wody obowiązkowo. No i tyle. Lecimy dalej na miasto, trzeba poszukać czegoś do jedzenia. Ile gołębi. Ja pierdzielę. Aż na ludzie wsiadają. Szok, nie? A jesteśmy w środku miasta, w centrum, na takim placu pięknym. Zaraz idziemy do katedry barcelońskiej zobaczyć. No. Nie no, szok, to jest tysiące ich. Naprawdę. Ciężko jest aż iść, żeby ich nie podeptać. Odbiliśmy od głównej uliczki. Patrzcie, co tu się dzieje. Tu jest pięknie. Kamienice, flagi. Flagi Katalonii oczywiście. To wam przy okazji mogę powiedzieć taką ciekawostkę. Pewnie większość z was wie, bo Katalonia, tutaj ludzie uznają się jako osoby, osobne państwo. Mówią w swoim języku katalońskim. Nawet w autobusach, w metrze, wszędzie napisane jest w trzech językach. W katalońskim, hiszpańskim i angielskim. No. I jakby jedyne co łączy w ogóle całą Hiszpanię, bo Hiszpania się dzieli, tak? Chociażby kraj Basków, właśnie Katalonia. Jedyne co ich łączy to wspólny pieniądz i wspólny bank. Tak, to każdy by się podłączał i stworzył sobie swoje własne państwo, ale z tego co słyszałem, to osoby właśnie młode, nastolatkowie wychodzący ze szkoły używają w dużej mierze języka hiszpańskiego, nie tylko katalońskiego. Kurde, wszędzie sklepiki, mega, jakieś bary, puby, mega. Chodźcie tu, czy tędy. Tak, widzisz, ta muzyka przekonała. Właśnie chodzimy sobie takimi bocznymi uliczkami. Wszędzie są jakieś pracownie. Naprawdę, wszędzie są jakieś pracownie. Czy to, nie wiem, szyją ciuchy, czy to inne rzeczy. Szok, nie? Aż mi po prostu nie wiem co powiedzieć, bo to jest tak pięknie. Wszędzie restauracje po bokach, jakieś wejścia. Kurde,
ten materiał dzisiaj to będzie chyba z 30 minut trwał, ale... Ale aż się boję wszystko po prostu wycinać, bo to szkoda to wycinać, naprawdę. A jeszcze kilka rzeczy przed nami. Sesja zdjęciowa. Idziemy sobie na wieczorek na wzgórza, wypić piwko, popatrzeć na ładne widoki z góry. Jeszcze wam stamtąd coś nagram. Przede mną jeszcze kolejne dwa spotkanka. No i co? Dobrze, że mogę pracować zdalnie z każdego miejsca, to jest plus akurat. Idziemy sobie taką główną drogą. Palmy na środku. Hop. Ładne jakieś widoczki dalej. Niedaleko jest port, gdzie stoją w miarę drogie jachty, bo kilkadziesiąt milionów to chyba jest w miarę dużo, nie? No. I co? Nagram coś tam z góry. Jak dojdziemy, jeszcze z 15 minut mamy. Coś tam nagram. I pewnie tam będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Się z wami pożegnam. No, to lecimy. Co w Hiszpanii strażacy robią w wolnym czasie? Grają w siatkóweczkę. Proszę bardzo. Zobaczcie ten widok. Ja pierdzielę. Tam Sagrada Familia. W oddali. Właśnie weszliśmy na tą górę i widoczki są cudowne. Tutaj jeszcze jest widoczek na zatokę. Na jakąś zatokę, co ja gadam, na morze i zatokę, chciałem powiedzieć, marinę i na port. Już mnie słabo może być widać, bo już jest ciemno, godzina 22. Na koniec tego odcinka, dzięki, że ze mną byliście w drugim dniu mojej wyprawy. Jeszcze dużo, dużo przed nami. Chcę się z wami podzielić takim ładnym widoczkiem, jaki tutaj mamy. Więc ja wam dziękuję. Widzimy się w następnym odcinku. I łapcie ten widok.